Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Emaxem przez SendMail, czyli naszej cyberpogadance. Że nieregularnej to już chyba nie musimy dodawać, bo z tego co dobrze pamiętam, to czekaliście na kolejny odcinek kilka miesięcy i chyba tylko dzięki temu, że pojawiły się jakieś pytania ze strony naszych słuchaczy, kiedy kolejny odcinek, to udało nam się w końcu zmobilizować. Słuchajcie, dzisiaj taki na gorąco trochę temat, który przed chwilą wspólnie wypracowaliśmy. Incydenty bezpieczeństwa, włamania, dostęp do infrastruktury. To, co w ostatnich tygodniach było parę takich głośniejszych incydentów się działo, chcielibyśmy pokrótce omówić. No, między innymi były to incydenty w HP, w Microsoftie, Cloudflare też padł ofiarą cyberprzestępców i były to takie incydenty dosyć duże i co najważniejsze chyba to u dużych dostawców znanych na rynku, dostawców technologicznych i dostawców, którzy można zakładać, że o to swoje bezpieczeństwo dbają na pewno lepiej niż przeciętna firma, no ale okazuje się, że mimo wszystko jest to albo za mało, albo po prostu te działania ze strony cyberprzestępców są coraz bardziej profesjonalne i nakierowane właśnie na takich, na takie firmy czy na takie instytucje, gdzie w tym wypadku chińskim głównie intruzom zależy na dostępie. Powiedzmy sobie tak krótko może, na czym te incydenty polegały. Zacznijmy od tego HP i Microsoftu, bo to były powiązane ze sobą działania w, no, grup APT wiązanych z Chinami. Co tam, chłopacy, pamiętacie z tych szczegółów, o których była mowa? No pamiętam właśnie, że był Microsoft przyznał się w jednym z feelingów do amerykańskich agencji o wycieku, o ataku, który miał miejsce, o włamie do ich infrastruktury, gdzie redaktorzy mieli dostęp do maili pracowników Microsoftu i w bardzo krótkim czasie również HP się przyznał do podobnego ataku. Tam akurat w obu atakach udało się przeprowadzić atrybucję i to nie byli chińscy hakerzy, tylko w tym wypadku akurat rosyjscy. Grupa APT-29 Cozy Bear, nomenklatura CrowdStrike'owa, także w obu przypadkach Rosjanie, w obu w dużych firmach, także zdaje się, że amerykańskie agencje wypuściły takie większe ostrzeżenie, żeby duże organizacje uważały, bo są dowody na to, że właśnie są duże organizacje targetowane w tym wypadku przez tych rosyjskich hakerów. No i Microsoft oczywiście i HP dużych szczegółów nie dali co do tych ataków, natomiast kilka takich kluczowych rzeczy możemy z tego wyciągnąć. Przede wszystkim w Microsoftie zawiodła trochę autentykacja, nie wszędzie był ten two-factor włączony, który jest istotny. A po drugie też zawiodło takie trochę brak higieny, security można to powiedzieć, gdyż z tego co wiadomo, że tak też dostali dostęp do jakiegoś testowego konta, które miało zbyt duże uprawnienia. Tak, także często nam się zdarza, że mamy jakieś uprawnienia, jakieś aplikacje, jakieś konta stworzone na chwilę dla testów, na chwilę ten dostęp uzyskujemy jakiś duży, a potem zapominamy o tym, no a to jest bardzo taki łatwy cel, łatwo osiągalny, bo te konta nikt nie pilnuje, nikt nie dba, nikt nie robi ich audytów i potem to jest takim łatwym wektorem ataku wejścia. Także te dwie firmy duże, znaczący klienci, także popłoch trochę się zrobił, także jest duże ostrzeżenie, że nawet tym największym się może zdarzyć w ostatnim czasie. No i tu jest bardzo dobre pytanie, że jak, jeśli tak wielka firma Microsoftowa, która w sumie ma wszystkie dostępne licencje i umiejętności i dostępy do swoich technologii, nie jest w stanie wykryć pewnych ataków, to co dopiero firmy, które no nawet średnie, które oczywiście nie mają tych wszystkich super licencji E5 do audytów, do audytowania, do monitorowania, do SIEMA, nie splankowych, tylko sentinelowych, to jak oni mają się bronić przed takimi atakami? No trochę też, Piotr, wiesz, im większa firma, tym trudniej nad tym zapanować, nie? Tym więcej jest jakichś jednostek, jakiś odnóg, jest więcej sprzętu, więcej kont, więcej uprawnień, więcej tej infrastruktury i ale ty, też, im mniejsza... audyty i asesmenty, to jest bardzo bolesne czasami. Ale im mniejsza firma też nie ma pieniędzy na takie rozwiązania, na takie licencje.
Czyli a także i tak, i dobrze. No i to jesteśmy rzeczywiście zamknięci w takim tym. Szczególnie, że niektóre, nie wszystkie licencje w ogóle na pewnym poziomie nie jesteś w stanie wykryć pewnych ruchów, pewnych ataków. Jak pamiętam, była tam jakiś atak spowodowany przez jakąś zmianę reguł w Outlooku i na przykład jedynie ten eventy są wykrywane dopiero w wyższych licencjach Office 365. Więc wiele firm przechodzi do Microsoftu i później jest w takim trochę zapętlonym kółeczku, że i tak musi, żeby niby na początku tanio, a później coraz więcej te licencje się kupuje, ponieważ to musisz zabezpieczyć, to musisz się zabezpieczyć, tak, musisz się audytować, tego nie masz i później ta licencja dwa razy kosztuje. Oczywiście masz też dużo innych dodatkowych rzeczy, które może nie są związane z bezpieczeństwem, ale w ogóle z produktywnością, ale no trzeba zawsze się liczyć, że jak się przejdzie do tego Office 365, to już się tam zostanie. Już ale zostanie, to tak patrząc, patrząc też na to tak trochę z drugiej strony, no to tutaj się okazuje, że w przypadku przynajmniej Microsoftu tam część tych dostępów wynikała z prostych działań, to były przejęcie kont pocztowych prostym sprayingiem, czyli takie krótkie wyjaśnienie, bo wspominałem o tym już parę razy, że będziemy się starali zawsze, używając jakichś słów, może nie dla wszystkich zrozumiałych, a wiemy, że słucha nas dużo osób, które gdzieś tam w cyberbezpieczeństwie są początkujące albo chcieliby pierwsze kroki zacząć stawiać. To krótkie wyjaśnienie, na czym spraying polega. No polega na tym, że zamiast próbować jakimś dużym słownikiem z dużą bazą haseł logować na jedno konto, to bierzemy sobie na przykład 100 najpopularniejszych haseł i tymi najpopularniejszymi hasłami kolejno logujemy się na poszczególnych użytkowników. No jakoś rzucuje się, że jeżeli jakieś hasło jest w statystykach w top tam 100 czy top 10, no to prędzej czy później na iluś tam użytkowników, na których będziemy się próbowali zalogować, to się uda. No i co ciekawe, uda się to nawet w przypadku pracowników Microsoftu i co ciekawe, uda się to nawet w przypadku pracowników, którzy gdzieś tam należą do działów związanych z cyberbezpieczeństwem, bo część tych kont, które w Microsoftie przejęto, to były konta pracowników z jakichś tam działek cyber security, więc no tak. Ale tam chyba nie wiadomo, czy spray był chyba tak, spray, a tak był używany do jednego, że password spraying było użyte, nie? No także i chyba było tam przejęcie jednego konta i nie wiem, czy później nie przez ten właśnie jedno konto nie zostały przejęte inne konta. Może tak, oczywiście to był to, zapewne, tak. Ten dostęp do kont to był jakiś tam być może początkowa faza, ale no jeżeli były dostępy do kont pracowników odpowiedzialnych za jakieś tam szczątkowe nawet powiedzmy cyberbezpieczeństwo, no to na pewno w tych skrzynkach jakieś ciekawe albo informacje, albo hasła, albo klucze, cokolwiek mogło się znajdować, co później pozwoliło na rozszerzenie tych dostępów. Tam jeszcze było to, że te konto miało też jakieś, było podłączone, czy używało z Legacy Authentication do jakichś tam starszych tych, co też jest bardzo dużo problemem dla wielu firm i to tak naprawdę jest duży, częsty wektor ataku, że ktoś tam w firmie ma starą Nokię, która niestety nie wspiera Modern Authentication i trzeba włączyć mu, przestawić tylko dla niego. Normalnie to by się trzeba byłoby zrobić przez Conditional Access, które też tam wymaga chyba wyższej licencji, że na przykład tylko z tego kraju albo ustawić mu regułę, że jeśli jest jakiś podejrzany ten, to od razu go odcina, ale to też trzeba umieć zrobić, trzeba mieć licencję. I często jest takim. Co więcej, można to łatwo wykryć. Jest dużo w Metasploicie, jest już tool, który można przeskanować wszystkie poczty z zewnątrz i sprawdzić, czy chyba Legacy Authentication jest włączone, więc to nie jest. To jest też ten problem takich rozwiązań chmurowych, że każdy może nas przeskanować. Każdy może wie, gdzie jest, jaka domena jest Office'a. Każdy może, jeśli ma tylko, nie wiem, na LinkedInie mamy jakieś tam nazwisko, imię, to można stworzyć, sprawdzić, czy to konto rzeczywiście istnieje z tą domeną. I automatyczne ataki idą na to, więc jakby to już jest jakby często na przykład jak wyciekają informacje z różnych źródeł, to już są automatyczne ataki po takim wycieku na wszystkie konta służbowe, czy przypadkiem gdzieś na takim haśle ktoś nie korzysta. I to jest po prostu tak zautomatyzowane w piękny sposób.
że te ataki są częste i dużo firm się na tych łapie. To też jest kwestia, że jak mówisz, każdy może nas skanować i co więcej, nawet nie wiemy, kto nas skanuje, tak? Bo mamy publicznie dostępne portale czy serwisy w teorii służące do red teamingu i ktokolwiek może tam utworzyć konto, ktokolwiek i zalogować, nawet jak w logach znajdziesz jakiegoś IP-ka, kto cię skanuje, no to kompletnie ci to nic nie mówi, bo to prowadzi po prostu IP-k do publicznie dostępnego narzędzia, nie? Tak. No tutaj trzeba mocno, tak jak tutaj powiedzieliście, mocno nadzorować to środowisko, mocno trzymać. Jak zawsze przydają się szkolenia dla administratorów, bo też te uprawnienia, też te nowe rozwiązania się zmieniają w Microsoftie co chwilę tak naprawdę. Są nowe sposoby ochrony, nowe sposoby jakichś tam konfiguracji tych całej poczty. To nigdy nie jest tak, że zmigrujmy i działajmy. No to jest taki dość angażująca sprawa. To nie jest tak, że przejdziemy na Office 365 i nie będziemy potrzebować admina, bo to wszystko samo się zrobi. No i trochę też jest tak, że ci administratorzy, którzy uczą tych swoich użytkowników i ich tam ciągle wyzywają, że używają prostych haseł, to dobrze, żeby sami się stosowali do tego, czego uczą, no bo w sprayingu no raczej hasło, które zostało znalezione, nie było hasłem jakimś wyszukanym. Oczywiście no, przyznam, że nie czytałem jakoś bardzo szczegółowo i nie analizowałem dogłębnie tego incydentu, to ten temat sprayingu się tam gdzieś mi przewinął, no ale tak mi to zapadło w pamięć. I to pokazuje też, że często te duże incydenty zaczynają się od takich prostych rzeczy, o których wiemy, że powinniśmy o nie dbać i o których zawsze się mówi. Był też taki, to o czym Krzysztof wspomniałeś, bo ja przez chwilę pomyliłem dwie rzeczy, mówiłem o tych chińskich grupach. Te chińskie grupy to pojawiły się w tych ostrzeżeniach ze strony FBI i agencji amerykańskich, które z kolei nawiązywały do wykrytych w ostatnim czasie dostępów do infrastruktury krytycznej w Stanach Zjednoczonych i to były dostępy, które znowu wynikały w głównej mierze z ataków poprzez jakieś bramy VPN, firewalle, jakieś urządzenia starsze, niepołatane. Były tam co prawda też jakieś zero day, no na zero day wiadomo nie mamy jakiegoś większego wpływu, ale część tych urządzeń to były urządzenia, które były już niewspierane i przez które dostęp do tej infrastruktury się udało zdobyć, no więc znowu rzecz pewnie podstawowa, tak żeby niewspierane rozwiązania wycofywać, zastępować nowszymi, żeby jakieś aktualizacje, jeżeli już mamy sprzęt, bo to były też często sprzęty takie klasy powiedzmy no nie enterprise'owej, tak zwane small office, home office rozwiązania, no ale okazywało się, że tego typu rozwiązania też gdzieś w instytucjach, które do tej infrastruktury krytycznej należą, można było znaleźć. Pojawiły się tam nawet taka jako ciekawostka próby ponownego przejmowania tych urządzeń przez agencje rządowe, przez FBI chyba w Stanach, te urządzenia, które były podatne na te niektóre z tych luk, FBI próbowało przejmować po to, żeby te dostępy Chińczykom odebrać czy uniemożliwić zawczasu. Te podatne urządzenia i routery Chińczycy stworzyli z nich botnet, tak zwany KV botnet to się nazywało, także FBI miało właśnie sądowe pozwolenie, żeby wchodzić na te routery i jako wielki sukces ogłosili, że część tego botnetu udało im się faktycznie ubić i faktycznie tak jak mówisz, ten botnet głównie polegał na dostępie do urządzeń już poza wsparciem, tak? Czyli jak mówisz, na zero day jakoś się nie obronimy, ale no pozbyć się urządzeń poza wsparciem jak najbardziej możemy. No i te dwa przypadki wspomniane to są dwie podstawowe rzeczy, dwa podstawowe wektory ataku. Albo poprzez błąd ludzki, tak, czyli słabe hasło, albo nieodpowiednie uprawnienia, albo poprzez nieaktualizowany sprzęt i podatności na nieaktualizowany sprzęt. No to są już od lat dwa najczęstsze wektory ataku w wielu firmach i to nie jest tak łatwo wyplenić. Jeszcze mi się przypomniał teraz. Tutaj tak, Piotr, jedną rzecz dodam, to też ciekawe właśnie, że jak często sobie nie zdajemy sprawy,
właśnie przez to, że zaniedbujemy jakieś urządzenie, to może, często mówię, a po co ja będę się przejmował, co mnie tam skakuje, ja nie mam nic do ukrycia, tylko nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś nas skakuje i będzie krzywdził inne osoby, że my często jesteśmy właśnie wykorzystywani do botnetów, do wyciągania, te botnety też albo dedosują jakieś usługi, wyciągają pieniądze lub służą jakoś proxy do różnych dziwnych, niezgodnych z prawem rzeczy, więc może zabezpieczajmy się, nawet jeśli nie chcemy dla siebie, to także dla innych. Dokładnie, bo to nie działa tak, że ktoś chce zaatakować konkretnie Jana Kowalskiego, mieszkającego w Mochocku, tak. Tylko po prostu zapuszcza skana po całej sieci, po całym internecie i tak dalej. Po prostu kto się złapie, ten się złapie, ten dołącza do botnetu i jest jakimś dalszym punktem przeskoku. Więc dlatego każdy pojedynczy się zabezpieczać, każdy musi zabezpieczać swoje urządzenia. No bo też znowu statystyki są nieubłagane i wiele urządzeń nieaktualizowanych w domach prywatnych użytkowników służy po prostu jako część dużych botnetów, no bo nikt się tym nie zajmuje, bo kto mi w domu może skakować i po co urządzenie. To też wchodzimy ciekawą w ogóle kwestię, czy takie urządzenia powinny być odłączane od internetu przez na przykład CERT, czy na przykład przez dostawcę internetu, czy co? No bo to na przykład masz dużo telewizorów dostępnych do internetu, też nieaktualizowane i to też są częściami botnetu. Ktoś się odłączy i widzisz, Netflixa już nie masz. To też jest ciekawe właśnie takie, że no, czy mamy wziąć, to jest to w sumie tak samo jak podłączenie jakichś niezgodnych urządzeń do sieci energetycznych, które tam energetyka odłącza, bo szkodzą czasami, tak, są różne, nawet czy tam fotowoltaiki, czy inne, czy nie powinno być takich samych reguł dla internetu, ale to już może rzeczywiście dygresja. Znaczy, ale... Wiesz, to znaczy podejrzewam, że pierwsze, gdyby to nawet traktować takie rozważania przez chwilę poważnie i się nad tym zastanowić, to skala mogłaby być ogromna, bo by się okazało, że statystycznie to pewnie z połowa urządzeń w necie poprzez właśnie telewizory, jakieś telefony z Androidami, które już nawet nie to, że ktoś nie chce ich aktualizować, tylko że po prostu producent po 2-3 latach porzuca wsparcie i wypuszczanie nowych aktualizacji. No, raz, żeby było tego masę, dwa, że no, przeprowadzenie takich działań no, wydaje mi się jednak trochę mało możliwe w sensie przerobienia tego, tak? CERT, no, myślę, że dysponuje jakimiś tam narzędziami, które powiedzmy byłyby w stanie zinwentaryzować tą polską przestrzeń adresową IP i namierzyć jakieś tam urządzenia podatne, natomiast no, wymuszenie odłączenia tych urządzeń od sieci, no to jest rzecz, myślę, nie do ale jak wiemy, że jest zainfekowana i sieje i atakuje inne hosty, no to jakby... Znaczy, to powiedzmy, to może nie na poziomie CERT-u, tylko na poziomie operatorów internetu. To zresztą ci operatorzy tacy bardziej świadomi i zorganizowani robią to, bo czasem jeżeli jakiś tam zawirusowany komputer sieje po łączach, to operator internetu potrafi tam... To było kiedyś taki case... Nie wiem, czy pamiętacie, Google blokowało i blokowało do połączenie z chyba wyszukiwarką, był taki case, bo był jakiś botnet, chyba atak na nich czy co, i dostawało się taki komunikat, czy jakiś inny usługa, że komunikat, że z tej sieci nie może się połączyć, bo jest dużo zainfekowanych. I wiem, że chyba poznański dostawca internetowy miał dość duży problem z tym i też sobie nie mógł poradzić z tym. Ale to też jest takie... Bo to ma też później swoje negatywne skutki, bo ja przynajmniej parę razy się też spotykałem z tym, że gdzieś tam u jakiegoś klienta, z którym współpracowałem, przestała nagle poczta wychodzić z firmy, bo się okazywało, że IPIC, który od operatora firma dostała, należał do sieci, która w całości została tam dodana do jakiejś blacklisty, no bo najpierw dodano jednego internautę, później drugiego, później trzeciego, którzy jakimiś wirusami siali, aż w końcu dodano całą pulę jakiegoś mniejszego operatora, no i miało to jakieś swoje później negatywne konsekwencje, że tak naprawdę osoba, która gdzieś tam, czy firma nie była w żaden sposób winna, została potraktowana no, brutowo ze wszystkimi jako spam. Czyli jednak operator nie zadba o to, a powinien, bo widzisz, stracił dzięki. To jest też czyszczenie
indykatorów, nie? Znaczy, no wiadomo, że z shared-hostingami tak może być, nie? Bo są na przykład shared-hostingi, które mają na jednym IP-ku bardzo dużo usług, bardzo dużo osób, organizacji, instytucji korzysta z tego shared-hostingu po zbliżonym pod sieci IP. No i jeśli na przykład ktoś wykonuje jakieś czynności szkodliwe, jakieś zagrożenia, no trafia taki IP-k na jakąś tam blacklistę, na jakąś listę podejrzanych adresów, no i jakby rykoszetem wszyscy dostają, nie? Także... No ale to wymusza tak, na tych firmach, żeby pilnowali wewnątrz swoich, tak? Bo wtedy oni też się dzięki temu uczą, bo ja się z tym już spotkałem, że u operatorów, u których, takich mniejszych oczywiście, u których to raz, drugi, trzeci się wydarzyło, no to ci klienci biznesowi w końcu powiedzieli, no kurde, zróbcie porządek, tak, bo za coś wam płacimy, i pojawiły się takie później pomysły, żeby jednak rozdzielać te pule adresowe, że łącza biznesowe mają swoją adresację, łącza domowe tych tam, powiedzmy, ludzi, którzy mniej o to bezpieczeństwo dbają i sieją później z tych swoich komputerów, dostają inną pulę. Czyli jednak takie trochę możliwość, chociaż nie mówię, żeby CERT każdym się zabrał, ale może jakieś tam blokowanie największych zagrożeń przydałoby się jednak, żeby trochę ponaciskać te firmy, żeby też zaczęły sprzątać swoje środowisko. Okej, słuchajcie, jeszcze mi się przypomniał teraz incydent w Cloudflare, który ostatnio też z takich dużych technologicznych dostawców no padł ofiarą hakerów. Gdzieś tam dostęp do części infrastruktury został potwierdzony i tutaj Cloudflare został pochwalony ogólnie przez społeczność za to, jak zareagował na ten incydent, bo oni raz, że bardzo przejrzyście opisali to, co się wydarzyło, przyznali się do tego, że gdzieś tam dostęp był do ich infrastruktury, ale bardzo rzetelnie też opisali wszystkie działania, które podjęli w wyniku tego incydentu i byli tam między innymi chwaleni za to, że raz, że wynajęli jakieś tam firmy specjalizujące się w kryminalistyce do tego, żeby taką analizę przeprowadzić, co się tak naprawdę stało, czy ten incydent, który został wykryty, miał jakieś swoje dalsze konsekwencje, mimo tego, że z tych analiz nie wynikało, żeby coś więcej się wydarzyło niż to, co zostało wykryte i o czym oni wiedzieli, to mimo wszystko postanowili, że część serwerów w tej swojej infrastrukturze dotkniętej tym incydentem może przeinstalują, czyli zawołają tak naprawdę środowisko, postawią od nowa, żeby wykluczyć możliwość, że gdzieś tam jakieś przyczółki pozostały w tej infrastrukturze. Postanowili nawet, z tego co czytałem, wymienić część sprzętu, tam gdzie były jakiekolwiek możliwości tego, że jakiś kod został gdzieś na poziomie sprzętowym, firmware'u umieszczony, to postanowili nawet wymienić infrastrukturę serwerową, także takie działanie naprawdę, myślę, odpowiedzialne i pokazujące, no, że jeżeli zależy nam na tym, żeby gdzieś tam posprzątać po takim incydencie, to nie jest to wcale takie proste, tych działań trzeba sporo, ale też no niestety trzeba mieć na to przygotowany jakiś spory budżet, no bo myślę, że mało która firma, nawet poważniejsza, technologiczna, mogłaby sobie na tego typu działania pozwolić i tu na pewno wynikało to z tego, że oni mieli zawczasu pewnie zabudżetowane, przygotowane w budżecie jakieś środki na obsługę takich incydentów, co myślę też jest dobrym pomysłem. Chcielibyśmy jeszcze na koniec parę słów opowiedzieć i zaprosić Was, bo jeżeli gdzieś tam śledzicie nas w mediach społecznościowych, to widzieliście być może, że udało nam się pod koniec ubiegłego roku przywrócić do życia taki event w Poznaniu. Jesteśmy wszyscy w trójkę z Poznania, więc tutaj na naszym rynku głównie działamy i było kiedyś coś takiego, co się nazywało Poznań Security Meetup, taki cykl spotkań organizowanych w Poznaniu, gdzie dzieliliśmy się wspólnie wiedzą. Na każdym takim spotkaniu były 2-3 wystąpienia w temacie oczywiście cyberbezpieczeństwa. Platformę Meetup myślę, że większość z Was kojarzy. Działa to tak, że na tej platformie organizujemy taki event jako opiekun, no trzeba tam opłacać jakiś abonament i pewnie z racji tego, że nic się nie działo, a ten abonament trzeba było płacić, to ktoś to porzucił. Wszyscy członkowie tej grupy dostali takie zaproszenie, że może chcą tą grupę
przyjąć, reaktywować. No i ja stwierdziłem, że może warto z takiej okazji skorzystać z Piotrkiem i dzięki gościnności firmy GSK udało nam się w listopadzie pierwszy taki po reaktywacji ten event zorganizować. Wyszło dosyć fajnie, takie przynajmniej opinie były osób, które się tam pojawiły, a niedawno, bo 16 stycznia, pierwszy w tym roku, a drugi już po reaktywacji, druga edycja tej imprezy się odbyła w siedzibie Allegro, za co też przy okazji dziękujemy ludziom z Allegro i dziewczynom, które tam w organizacji pomogły, i ta druga edycja jeszcze fajniej, myślę, wypadła, zwłaszcza pod kątem frekwencji, bo około 100 osób tam się pojawiło, także widać, że zainteresowanie jest duże i mamy nadzieję, że kolejne edycje będą równie fajne i równie chętnie się na nich pojawicie. Jeżeli macie taką okazję, to zapraszamy. Śledźcie na meetupie Poznań Security Meetup, jak gdzieś tu linka pewnie pod nagraniem wrzucę. Dziękujemy, że po tej długiej przerwie znowu wpadliście, posłuchaliście nas i do usłyszenia. Dzięki. Cześć. Dzięki, na razie, hej.